Cześć, witam Cię, drogi słuchaczu, w tym świątecznym odcinku, w którym chciałbym złożyć Tobie oraz Twojej rodzinie najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, dużo szczęścia i przede wszystkim zdrowia w nowym roku. Oraz o tym, abyś może zwrócił uwagę na pewne trzy, moim zdaniem, istotne i kluczowe cechy, które będą przydatne według mojej opinii w nowym roku. I będą to, na pewno będzie to umiejętność panowania nad emocjami, gdyż jak dobrze wiemy, emocje nikomu dobrze raczej nie służą. Oczywiście w pewnych sytuacjach są potrzebne, niemniej jednak myślę, że jeśli poruszamy się tutaj w kontekście projektów kryptowalutowych, w kontekście projektów technologicznych, mówimy o pieniądzach, to tutaj te emocje nie są potrzebne. Emocje mają to do siebie, że muszą płynąć, dlatego są zmienne i tym bardziej nie ma się co nimi kierować. Druga ważna sprawa według mnie to odpowiedzialność, czyli aby nie bać się, abyś nie bał się, nie bała brania odpowiedzialności za to, co robisz i po prostu trzeba być pewnym tego, co się robi. Żeby być pewnym, to trzeba wiedzieć, no i też trochę wierzyć. I tym samym przechodzimy do trzeciej, a jednocześnie trzeciej i czwartej ważnej cechy z mojego punktu widzenia, czyli właśnie wiedzy i wiary. Przede wszystkim trzeba dużo wiedzieć, aby móc na tym rynku sprawnie się poruszać. I trzeba też trochę wierzyć, bo niestety na samą wiedzę nie zawsze tutaj możemy liczyć. Mówimy tutaj o projektach wysokiego ryzyka i po prostu w pewnych sytuacjach trzeba trochę osobom odpowiedzialnym za ten projekt zaufać, czyli uwierzyć w nich, że to, do czego się zobowiązują, dostarczą i będzie to na odpowiednio wysokim poziomie. Także jeszcze raz najlepszego z okazji świąt. W tym odcinku na okres świąteczny żegnam się, wracam po świętach. Wszystkiego najlepszego. Cześć.